TV Flash, moja bochnia Aleksander Rzepecki, ze mną starosta powiatu obowiązkowego pan Jacek Pająk, jeden z członków dowodzących tym zarządzaniem kryzysowym tutaj w powiecie bocheńskim, a szczególnie na tym odcinku tutaj, bo ten odcinek naprawdę wygląda nieciekawie. Dzisiaj już lepiej, ale wczoraj naprawdę nieciekawie wyglądał. Panie starosto, jak to wyglądało generalnie wczoraj z tych relacji, które docierały do pana z podległych panu służb? To nie tylko relacje, które docierały do mnie od służb, ale również moje wizje w terenie. No, dzisiaj sytuacja jest lepsza niż wczoraj zdecydowanie, natomiast wczoraj wszystkie jednostki OSP, wszystkie siły PSP, które mieliśmy na terenie powiatu plus siły z zewnątrz, na przykład Łódź Płaskodenna z Krakowa, wsparcie również z Tarnowa, również Łódź z Brzeska, no, walczyliśmy tymi siłami, które mieliśmy, ale no, sytuacja jest zła zdecydowanie. A jak pan ocenia tą sytuację, jeśli chodzi o zarządzanie tym zbiornikiem retencyjnym w Dobczycach? Sytuacja, w której no, woda jest spuszczana, czy ona nie powinna być wcześniej spuszczana jakby z mniejszą intensywnością? Według pana wiedzy na ten moment generalnie, jak ta sytuacja wyglądała, bo to przyszło się tak nagle. Teraz też ta woda jest spuszczana, ale ona zupełnie jakby inaczej oddziaływuje tutaj na dorzecze Raby. Wczoraj żeśmy analizowali na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego niebezpieczeństwo, że z 600 metrów sześciennych na sekundę ma wejść to na 1100 metrów sześciennych na sekundę. To by oznaczało po prostu chyba stan klęski żywiołowej na terenie powiatu bocheńskiego. Na szczęście utrzymało się na 600, ale z 300 metrów na 600 zbiornik w Dobczycach w stosunkowo szybkim czasie podjął decyzję o spuszczaniu właśnie takiej ilości wody. Uważam, że powinny być rezerwy przygotowane, mając świadomość tego, że nadciągają większe opady atmosferyczne. Musiałyby być rezerwy na drugi raz w Dobczycach zabezpieczone. Zdecydowanie za szybko zabrakło miejsca w zbiornika w Dobczycach i z pewnością jest to jedna z poważniejszych przyczyn obecnego stanu. Sytuacja teraz wygląda jest lepiej niż było wczoraj i teraz w całą tą akcję tutaj na terenie powiatu bocheńskiego jest zaangażowana jaka grupa ludzi i strażaków innych służb. Cały czas na poziomie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale i też Powiatowego Zintegrowanego Stanowiska Kierowania monitorujemy sytuację, zarówno poprzez informacje od jednostek PSP, od jednostek policji, od jednostek OSP, ale i też od poszczególnych gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Mamy taką wiedzę, no, angażujemy wszystkie siły, które w tym momencie są, włącznie z jednostkami OSP, które z terenu południa powiatu już w tym momencie nie muszą być dysponowane na południu powiatu, są przemieszczane na północ powiatu, w rejon Drwini, w rejon północnych obszarów gminy Bochnia. No w tym momencie tutaj się przesunął główny front walki z żywiołem. Gościem TV Flesza z miejsca zdarzeń, będący także właśnie w tej sytuacji z mieszkańcami, starosta powiatu obowiązkowego pan Jacek Pająk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.